Cześć mordy. Po pierwsze, dzięki Rafałowi za wpłatę na zrzutkę. 5 dyszek wpadło. Powiem wam ciekawą historię. Wyciągnąłem sobie drugi telefon. Widzicie, co dostanę, to mi czyta. Tu mam stary telefon, to jest Samsung Galaxy A5 Witam Was serdecznie. Słuchajcie, 2012 mamy następny dzień, następną i naprawę. Oczywiście też Audi Gaudi, ale to starsza wersja tego Audi historie Gaudi warsztatowe czy coś A4. takiego. Mówię tak do kogoś, bo mi się ten touchback zawieszał tutaj, żeby go przeinstalować. Ale ja nie rozumiem, po co to panu. Ktoś tam mówi, ale ja tu, ale jak to? To ma gadać? Ja mówię, ma gadać telefon, ale to panu nie będzie gadało to, co jest na ekranie. To pana wtedy źle poinformował. Jaki źle mnie poinformował, jak przed chwilą to gadało. Mówię, dzisiaj mi gadało, tylko jakiś błąd jest w tej aplikacji. I chciałbym, a to tak mi się nie da, żeby to gadało, czytało panu na ekranie. I tak się ludzie znają. Mówię, trzeba sobie kupić taki zwykły telefon na klawisze, bo na tym pan nie da rady sobie obsługiwać. Ja mówię, że jest taka aplikacja Touchback w sklepie Play, żeby to tylko zainstalować. A to nie, to musiał jakiś informatyk zrobić, bo to się tak nie da, bo tutaj wszystko jest tego, to trzeba pod jakieś urządzenie podpiąć, żeby to gadało. No, tak się ludzie właśnie znają. A mi po prostu się wysprzęgla ta Maciej aplikacja. Ludwiński pisze, jakaś maszynka do czytania alfabetu Braille'a. O, Jakaś maszynka do czytania alfabetu Braille'a. Maciej Ludwiński dodał, a komentarz. kto skomentował. Także mordeczki, tak się posługuje telefonem i tyle ludzie wiedzą o gadających telefonach. Dzięki za wpłatę i pozdrawiam.